Marszałek Sejmu przekazał dziś za pośrednictwem Twittera smutną informację o śmierci długoletniego polityka PiS. Marek Kuchciński podał, że zmarł Andrzej Liss, opozycjonista czasu PRL, jeden z założycieli Porozumienia Centrum i dawny poseł Prawa i Sprawiedliwości. Działacz miał 68 lat. Marek Kuchciński smutną dla swojej partii i sejmowej rodziny wiadomość przekazał o 14:05. Marszałek ograniczył się do krótkiego opisu działalności Lisse. Niestety, pod postem doszło także do niesmacznej dyskusji na temat przynależności partyjnej zmarłego. Zmarł Andrzej Liss, nauczyciel, samorządowiec oraz poseł na Sejm IV i V kadencji. Niech odpoczywa w pokoju, czytamy. Do śmierci byłego posła doszło wczoraj, informacja o niej pojawiła się jednak dopiero dziś. Bezpośrednia przyczyna zgonu pozostaje nieznana, jednak podejrzewa się zgon z przyczyn naturalnych. Policja nie prowadzi śledztwa w tej sprawie. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie zmarłego. Marek Kuchciński przekazał smutne informacje. Zmarły w nocy Liss przez lata aktywnie działał w polityce. Był członkiem Solidarności już od 1980 roku. Do 2002 roku pracował jako nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Telpinie. Przez jedną kadencję był również tamtejszym radnym. W latach od 1990 do 1998 roku należał do Porozumienia Centrum. W 2001 roku natomiast wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2002 roku po raz pierwszy zasiadł w Sejmie RP po tym, jak zastąpił Lecha Kaczyńskiego, który został wówczas prezydentem M. ST Warszawy. Andrzej Liss zasiadał w parlamencie do 2007 roku i w tym samym roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. Nie udało mu się również ponownie zasiąść w Sejmie po wyborach w 2011 roku. Później odstąpił od polityki. Msza pogrzebowa Lisse odbędzie się 26 stycznia w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Telpinie. Kondukt żałobny z trumną ruszy ze kaplicy przy ulicy Szpitalnej około godziny 10. Po tym jego ciało spocznie na cmentarzu parafialnym. Kolejna śmierć w obozie PiS. Odejście Andrzeja Lissa jest kolejnym ciosem dla starszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy całkiem niedawno pożegnali Jolantę Szczepińską. Posłanka swoją działalność również rozpoczęła w Solidarności i w 1990 roku wstąpiła do Porozumienia Centrum, z którego odeszła 3 lata później. W 2001 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości, zostając szefową partyjnego regionu słupskiego.
blisko współpracowała także z tragicznie zmarłym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Szczypińska była bliską przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego. W Sejmie zasiadała nieprzerwanie od 2001 roku. Przez ostatnie 10 lat walczyła z nowotworem. Zmarła w wieku 61 lat w wyniku komplikacji po zabiegu urologicznym.